Wiesz co, tą piątkę to opuśćmy. Ja to zupełnie tego nie czuję. Nie. Tutaj mieliśmy... Jestem terrorystą. Ale myśmy tego nie wpisali, panie konsulcie. Wczoraj inaczej pisałeś, że terrorysta ci nie wychodził i w tym miejscu jest Hurt Detail. Tak, dokładnie. No, ale teraz nie wiem, czemu wziąłem sobie terrorystę, ale Hurt Detail też mam. No, jest okej, okay, czyli jest tak jak miało być. Sama pamiętasz, Sebastian. Miał być Hurt Detail, nie? No, być Hurt Detail, nie jest Hurt Detail. No i wszystko gra. No to czekaj. Wewnątrz? Nie. Tak, nie da się. Zachęcę sobie. To nie jest tego? Nie, tylko... Tak. Bo co ja tu mam do krawędzi? No właśnie. Hurt Detail. No bardzo mi się tekst nazywa. Ale wcale nie jest Hurciem Detail. Niech tak będzie. Ale zostaw to. Nic nie robię. Muszę robić do dypusta, ja czuję, że muszę coś zrobić. Czuję zaniepokojony. Niech tak będzie, że umniejszam się w pracy, drodzy rodacy. I w przestrzeń pozwalam płynąć sygnałom wszystkich trzech moksów nadawanych z Syjonu. Niech was pocieszy to światło, mówię. Bowiem wiem, że wszelki ból zostanie usunięty. A wszelka szczelina zasklepiona. Rozpoznałem bowiem mowę inżynierów i prastarych racjonalizatorów, klientów detalicznych i narzecza kobiet o bezzębnych szczękach.
Dlatego zamiast się koncentrować, nawijam koncentryk. Zamiast widzieć, oglądam, zamiast słuchać, słyszę. I sprzedaję chiński chłam polskim chamom, aby mieli sygnał i aby był on dobrej jakości tam, gdzie go potrzebują. Na działkach, w altanach, we wszystkich pokojach, jakie mają. Albowiem jest powiedziane w domu ojca mego Jana Pawła Woronicza, pokoi jest wiele. W pokoju zaś mogą wciągać najwyższej jakości mental. Hare, hare, mental. A wszystko, co czynię, czynię w koszulce z wielkim napisem Free Tibet. I wiem, że jest dobre, tylko trochę mało wiarygodne. Koszulce z napisem Free Tibet. I wiem, że jest dobry, chociaż mało wiarygodny.